Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Pierogi z Kimchi. Ja jestem Wiola, mieszkam w Korei i jak nie wiecie, kim jestem, to nie zaczynajcie od tego odcinka, tylko przejdźcie do poprzednich. A jak wiecie, kim jestem, to zapraszam do oglądania. Więc dzisiaj będzie krótki odcineczek, bo zawsze tak jest, że jak się nie ma czasu ani planów do nagrywania, to się pojawia coś ciekawego. I ja dzisiaj do mnie przyjeżdża teściowa, więc muszę się troszeczkę przygotować, ale już byłam na zakupach i zaszłam do sklepu Pionidziom, sklepiku typu Żabka i wpadłam tam na coś, czego szukam chyba już od 2 tygodni i codziennie jest wykupiony, czyli kanapki z truskawkami. Bo nie wiem, czy wiecie, chyba już to wcześniej mówiłam, ale w Korei teraz jest sezon na truskawki, mimo że mamy 2 stycznia. Nie dlatego, że w Korei jest inna pora roku czy coś, bo w Korei też jest zima oczywiście, tylko dlatego, że w Korei, tak jak i chyba w całej Azji, bo wiem, że w Japonii też, w Hongkongu na pewno też, w Chinach też, truskawki uprawiane są w zimie w szklarniach. Co, no karmisz stópkę jabłuszkiem? No tak, truskawki uprawiane są też w zimie w szklarniach i one nie są niedobre, one są bardzo dobre i powiem wam, że w lecie też są truskawki, ale jakoś wszystkim w Korei truskawki kojarzą się bardziej z zimą, więc truskawki uprawiane są bardziej, kojarzą się bardziej z zimą, bo uprawiane są też w zimie w szklarniach. I są też takie w lecie i zimą też są też organizowane takie wycieczki na farmę truskawek. Teraz chyba nie, no bo korona, ale można sobie iść na taką farmę truskawek. Dostaje się koszyczek i zbiera się te truskawki, więc za to się oczywiście płaci więcej niż tam za koszyk truskawek, ale fajny w sumie biznes. U nas to raczej nikt nie kojarzy zbierania truskawek pozytywnie, tylko tak z tą pracą, co się wykonywało w gimnazjum w wakacje, żeby sobie dorobić. Nie wiem, ja tak pracowałam, nie wiem jak wy. Nie wiem, czy oglądają mnie jacyś rolnicy, ale jeżeli interesuje was, jak tu uprawiają te truskawki, to chyba już też jest popularne, zaczyna być popularne w Polsce, ale uprawiają je tak na kilku poziomach. To z 1 m2 mogą wyciągnąć trochę więcej truskawek. Taka wisząca odmiana to jest. I one są bardzo dobre, duże, soczyste. Te tutaj w tej kanapce są raczej małe, zwykle są dużo większe te truskawki, no ale dobrze. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Patrząc na tą kanapkę, możemy śmiało zrozumieć, dlaczego Koreańczycy, nawet jak jedzą kanapki, to nie uważają ich zwykle za pełnoprawny posiłek, no bo no, kanapka z truskawkami na obiad, na śniadanie, na kolację, no nie bardzo, raczej na deser. No i zawsze te kanapki tu są słodkie, tak jak już mówiłam w odcinku o tajwańskich kanapkach. No dobrze, nieważne. Przejdźmy do tej oto pięknej kanapki. Ona tu jest zrobiona przez Soul Uyu. Soul Uyu to jest jedna z najpopularniejszych marek mleka w Korei, czyli seulskie mleko. I oni sprzedają wszystko. Mleko, jogurty, jakieś takie mleko smakowe. I właśnie takie kanapki, ciasta czasami, jakieś desery w sklepach takich 24-godzinnych, jakieś desery też sprzedają. I ta kanapka kosztowała 2500, czyli około 8... Przeliczymy, tutaj się pokażę. I przejdźmy do rzeczy, otwórzmy ją. Aha, i może przeczytajmy. Ona w 135 gramach, 135 gram, 213 kalorii. Zawiera 16% mleka i 34% truskawek. Szał. Otwieram ją. I pod jedną warstwą folii, kolejna warstwa folii. I wyciągnij... Ojej, wyciągnijmy sobie tą kanapkę. Tak to wygląda. W środku jest jakiś niezidentyfikowany krem biały i truskawki. Otwórzmy. Bo ja się zastanawiam, jak widziałam kiedyś takie kanapki, to mi się wydawało, że one mają te truskawki tylko tutaj, a w środku nie mają, więc otwórzmy. Jo, tu jest jeszcze jedna truskawka z kitrana. Myślałam, że to będzie jak tej czekoladzie z okienkiem, że orzechy są tylko w okienku, ale jednak nie. I zobaczcie, tyle takiego kremu, nie ma żadnego masła ani nic, tylko truskawki, nie ma cukru, ale na pewno jest cukier w tym kremie, bo ja już troszeczkę ją spróbowałam i było mega słodkie. Spróbujmy. Nie spodziewałam się, że powiem to kiedyś, ale nawet dobre. Ten krem jest taki trochę...
Myślałam, że będzie taki mega plastikowy krem, jak w tych koreańskich tortach. Ale on jest nawet dobry, taki kremowy. Truskawki też są pycha świeże. Aha, bo ta kanapka jest zrobiona 1 stycznia o 14, czyli wczoraj, i jest ważna do 4 stycznia, do 10, czyli do pojutrze. No nie, ja bym jej nie chciała jeść pojutrze, ale dzisiaj jest jeszcze dobra. W składzie mamy najwięcej mamy truskawek, potem chleb, który jest zrobiony z amerykańskiej i kanadyjskiej mąki. Potem jest cukier. Potem jest lukier, nie wiem gdzie ten lukier. Potem jest mleko 16%. Syrop glukozowo-fruktozowy, jakieś tam pierdoły. Nie ma jakiejś super mega chemii, więc polecam tego użytkownika. Powiem Wam, że ja myślałam, że kupię tą kanapkę, że to będzie kasa wyrzucona w błoto. No, myślałam, że po prostu będę musiała ją zjeść z takim bólem serca, ale dobra jest. Podstawowym plusem tej kanapki jest to, że ten chleb to nie jest chleb tostowy, tylko to jest chleb taka hałka, taki słodki. To się nazywa sikbang w Korei. To jest taki chleb pieczony w takich foremkach. Jak chcecie, to mogę Wam kiedyś zrobić przepis na taki chleb, bo umiem go piec w domu. Piekłam go w domu już, ale nie wiem, czy kogoś to interesuje, koreański chleb. Dajcie znać, jak tak to zrobimy. Jeżeli nie patrzy się na to jak na kanapkę, tylko jak na deserek, to fajne. A propos tych truskawek, to w Korei teraz, nie wiem czy teraz też, w tym roku też, ale co roku w okolicach grudnia, stycznia w restauracjach takich typu bufet jest truskawkowy festiwal i idzie się tam, płaci się na przykład 90 zł i ma się tam różne jedzenie, nie tylko słodkie oczywiście, różne dania od mięsa, po sushi i tego typu rzeczy. I ma się też właśnie dużo rzeczy z truskawkami. Tam są cuda, jakieś truskawkowe tiramisu, truskawkowe koktajle, truskawkowe torty, truskawkowe galaretki, chociaż galaretki w Korei nie są popularne. Nie spotkałam się nigdy z galaretką w ogóle w proszku. No tak czy siak, jeżeli będziecie w zimie w Korei, to polecam Wam sobie iść raz do takiego bufetu, bo w ogóle w Korei bufety są świetne. Można sobie tam naprawdę fajnie zjeść za stosunkowo niewielkie pieniądze. No można się naprawdę najeść super rzeczy i można spróbować bardzo dużo różnych koreańskich rzeczy bez chodzenia specjalnie do restauracji na te rzeczy, bo nie jesteśmy pewni, czy nam to sobie smakuje. A poza tym właśnie jak są takie truskawkowe festiwale, to jest super. Tak. Chciałbyś coś dodać? Nie? Podsumowując mój krótki filmik o truskawkowej kanapce. Jeżeli będziecie w Korei w zimie, to nie przerażajcie się na widok truskawek w sklepach. Kupcie sobie, bo są naprawdę smaczne i słodkie. W kawiarniach w okresie zimowym znajdziecie dużo deserów i napoi z truskawkami. Na przykład jest taka kawiarnia Juicy. Tam, gdzie ja zawsze chodzę na kawę tą tanią, to tam jest też Juicy, czyli taka sokarnia. I tam jest mega dużo truskawkowych koktajli, truskawkowych napojów, więc polecam Wam w zimie w Korei. Truskawki to jest najważniejszy punkt do spróbowania. No i nie ma już mojej kanapeczki. No i taki właśnie był pierwszy filmik na kanale Pierogi z Kimchi w roku 2021. Pamiętajcie o klikaniu łapek w górę, subskrybujcie i... Widzieliście moją bluzę z muminkiem? W Korei muminki są popularne, tylko postaci są popularne. Bajka raczej nie jest popularna i jest nawet muminkowa kawiarnia w Seulu. Nie wiem, czy jest, czy przetrwała. Kiedyś tam na pewno pojadę. Tak, więc dobrze, do widzenia. Pa, pa. Tak moje dziecko nastawia się do buziaczka. Nigdy ustami, zawsze czułkiem. To się nazywa social distancing, no nie?